Czym jest koronawirus z Wuhan? To jest wirus pochodzenia od zwierzęcego, który w jakiś sposób przeszedł do świata ludzi i przenosi się teraz od człowieka do człowieka i powoduje infekcję układu oddechowego, czasami przypominającą grypę lub przeziębienie. W części przypadków przebiegające z zapaleniem płuc i ciężką niewydolnością oddechową. A dlaczego ten wirus jest taki groźny? Do czego może doprowadzić? Wirus jest groźny, ponieważ przenosi się od człowieka do człowieka i ma śmiertelność około 2%. No, być może trochę mniej według ostatnich danych, ale dosyć łatwo zarażają się nim ludzie kontaktujący się z ludźmi chorymi lub w okresie wylęgania tej choroby. Jest stosunkowo długi okres wylęgania, bo aż do 14 dni, dlatego ten wirus ma dosyć duży potencjał rozprzestrzeniania się. Ponadto yy, śmiertelność tego wirusa jest niska i większość yy, przebiegów choroby jest w miarę lekka, co powoduje, że ci ludzie mogą zarazić dużą ilość osób. No właśnie. A jak przenoszą się koronawirusy? Yy, główna metoda, główny sposób przenoszenia to jest droga kropelkowa, zarażanie się yy, Drogą kropelkową, przez bliski kontakt, przebywanie w tym samym pomieszczeniu z osobą chorą lub osobą w okresie wylęgania, to zarażenie może nastąpić także przez kontakt z wydalinami i wydzielinami osoby chorej. A jakie są pierwsze objawy zakażenia koronawirusem? W sumie objawy są mało charakterystyczne, one przypominają grypę, to jest gorączka, kaszel, czasami uczucie trudności w oddychaniu, duszności, rzadziej katar, ból, gardła i biegunka. Natomiast te trzy najczęstsze objawy to jest gorączka, kaszel i duszność. Czy jeśli musimy obecnie podróżować do Chin, to warto odłożyć taką podróż w czasie? Jeżeli nie musimy jechać do Chin, jeżeli to jest wyjazd czysto turystyczny, myślę, że lepiej odłożyć. Nie wiadomo, jak sytuacja z tym wirusem się rozwinie. W sumie. My wiemy o nim od troszkę mniej niż dwóch miesięcy, więc to jest naprawdę początkowy okres. Myślę, że wyjazdy do krajów azjatyckich, tam gdzie tego wirusa nie ma albo były zaledwie pojedyncze przypadki, nie są aż takie groźne. Tutaj już każdy musi sam się zastanowić. Natomiast wyjazd do Chin, jeżeli jest niekonieczny, proponowałbym odłożyć do momentu, kiedy będzie wiadomo coś więcej. Dobrze, a czy można się zarazić poprzez produkty sprowadzane z Chin, zamawiane w internecie? W... Raczej nie. Jest to no, praktycznie niemożliwe. Wprawdzie wirus w wilgotnym środowisku i w niskiej temperaturze, tam niewiele powyżej zera, może przetrwać nawet, nawet do Dwóch, trzech tygodni czy, czy więcej, ale po pierwsze rzadko kiedy produkty wysyłane z Chin ma, mają taką charakterystykę, że, że w nich może wirus przetrwać. Po drugie, ta, ta podróż jest długa. I, I w związku z tym praktycznie jest to praktycznie jest to niemożliwe. Produkty przesyłane z Chin można powiedzieć, że są bezpieczne. A w jaki sposób można zabezpieczyć się przed koronawirusem? Co robić, żeby się nie zarazić? To jest tutaj możemy. Unikać właśnie wyjazdów do miejsc, gdzie ten koronawirus jest, gdzie jest dużo przypadków. Jeżeli musimy tam wyjechać, to unikać miejsc, gdzie jest dużo ludzi, myć ręce, nosić maski i, i tak dalej. W tych, w tych miejscach, gdzie mamy duże skupiska, ludzi, przy, którzy pochodzą z różnych rejonów świata. No, jest to powiedzmy noszenie maski, częste mycie rąk, dezynfekowanie rąk jest uzasadnione na przykład na lotniskach czy dworcach czy w jakichś takich tego typu miejscach. Natomiast no, oczywiście unikanie kontaktu z osobami chorymi no, i, i tyle. I, I tyle. A czy szczepienia na grypę zmniejszają ryzyko zarażenia? Wydaje się, że nie, nie mają związku. Natomiast szczepienia na grypę są jak najbardziej zalecane. Ja zalecam szczepienia na grypę. Obecnie, osobom wyjeżdżającym turystycznie do Azji, nawet do krajów, w których nie odnotowano przypadków wirusa Wuhan albo w takich, w których odnotowano jedynie pojedyncze przypadki, z tego względu, że, że osoba chora na grypę w takim kraju może być wzięta za osobę z koronawirusem zamknięta na 14-dniową kwarantannę albo jakby do momentu wykrycia, co, co jest przyczyną choroby, gorączki. Więc tak, szczepienie na grypę na pewno warto, ale, ale na samo zarażenie tym wirusem wydaje się, że nie ma to wpływu.